Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest telewizja Historia bez mitów. Zapraszam Państwa na program poświęcony zagadkowej, do dziś, jak się okazuje, niewyjaśnionej katastrofie promu Estonia, w której zginęło blisko 1000 osób. Czy poznamy prawdę? Zapraszam. To już ponad 16 lat, odkąd ta tragedia miała miejsce. Co ciekawe, bardzo mało osób słyszało w ogóle o tej katastrofie. W Polsce dużo bardziej znana jest katastrofa na przykład Titanica, czy z polskich statków, na przykład promu Jan Heweliusz. Tymczasem ta właśnie katastrofa pociągnęła za sobą życie o blisko 1000 osób. W związku z tym mam zaszczyt. Moim gościem w dniu dzisiejszym jest pan Marek Buś, publicysta historyczny, ale przede wszystkim kapitan żeglugi wielkiej. Witam serdecznie, panie Marku, po drugiej stronie łączy. Mamy połączenie telefoniczne. Jak się słyszymy? Tak, słyszymy się dobrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Marku, zdecydowałem się na ten program poświęcony promowi Estonia, tej katastrofie, ponieważ ledwie kilka dni temu, to jest świeży news, ukazały się sensacyjne, najnowsze odkrycia związane z tymże promem. Ponieważ po latach, jak się okazuje, ta wersja, którą myśmy znali, zresztą te spekulacje od samego początku trwały, jak się okazuje, ta wersja może być kompletnie niepotwierdzona. Więc bardzo pana proszę, jako specjalista, publicysta historyczny, przypominam, pan Marek jest publicystą od wielu lat, zajmując się badaniem także katastrof, słynie z rzetelności. Niech pan pokrótce opowie, co stało się właśnie w 1994 roku, jakie były podłoże tej katastrofy i co mówi ta wersja oficjalna i do czego skłaniają nas te najnowsze odkrycia, które miały miejsce na Bałtyku. No tak, uporządkujmy podstawowe informacje, więc zatonięcie Estonii na miejscu, gdzie Zatoka Fińska zamienia się w pełny Bałtyk. To jest pobliże wyspy Uto na południu Finlandii. Zdarzyła się we wrześniu 1994 roku i pociągnęła za sobą 852 ofiary. Więc jest to największa katastrofa w dziejach Bałtyku. Można powiedzieć, że jest taki bałtycki Titanic. Statek zatonął w czasie pogody, która nie powinna budzić niepokoju marynarzy, bo wiatr był około 7 do 8 stopni Beauforta. I oficjalna teoria mówi coś takiego, że statek dziobał falę swoją, tą przednią częścią, którą nazywamy dziobem, która była skonstruowana w ten sposób, żeby mogły tam wjeżdżać do wnętrza pojazdu. Bo statek ten był promem pasażersko-towarowym czy pasażersko-samochodowym, co oznaczało, że przez cały kadłub od dziobu do rufy ciągnął się taki wielki garaż, pusty, niepodzielony żadnymi grodziami. Oczywiście on był zapełniony samochodami, był zapełniony tirami przede wszystkim. I z przodu i z tyłu są wrota. Na dziobie te wrota miały takie, nazwijmy, podwójne zabezpieczenie. Od wnętrza statku była to rampa opuszczona, po której samochody wjeżdżały lub wyjeżdżały, a przed tą rampą była przyłbica. Taka przyłbica jak w hełmach rycerzy średniowiecznych, która się po prostu podnosiła i tą rampę odsłaniała, a w morzu ją osłaniała, nadawała statkowi odpowiedni kształt. No i też w wypadku właśnie wchodzenia dziobów w fale nadawała jemu dostatecznie opływowy kształt. Ta furta odpadła i wedle oficjalnej wersji rzekomo była za słaba, była zbyt słabo zamocowana, te różne tam uchwyty i haki, zaczepy trzymały ją zbyt słabo. Następnie otworzyła się rampa i przez tą otwartą rampę statek przyjął 1000 ton wody na pokład samochodowy. Ta woda przelała się na jedną burtę i tak się zaczęła, że tak powiem, historia jego wywrotki, a potem zatonięcia. To jest, można powiedzieć, takie główne, kluczowe ustalenie, czyli otwarcie rampy na dziobie, bo jak ona jest zamknięta, to statek jest nadal szczelny. Samo odpadnięcie
tej dziobnicy w formie ruchomej przyłbicy nie mogło spowodować zatonięcia. No, statek był nadal szczelny, tylko powiedziałbym oszpecony mocno. Natomiast to otwarcie rampy, całkowite otwarcie rampy jest jakby kluczem do katastrofy, wedle oficjalnej wersji raportu, który został napisany, to jest bardzo istotne, przez tak zwaną komisję trójstronną, czyli złożoną z przedstawicieli trzech państw. Estonii, państwa Bandery, państwa, w którym prom był zarejestrowany, Szwecji, skąd pochodziła większość pasażerów i obywateli tego kraju zginęła. I trzecią stroną była Finlandia. Ta komisja składała się formalnie z 9 osób, prawda, z każdego kraju. No i ta komisja pracowała, zbierała dowody, prowadziła taką działalność, nazwijmy sobie prokuratorską, śledczą, ale nie miała za zadanie ustalić ani czyjejkolwiek winy karnej, ani nie miała za zadanie ustalać jakiejś odpowiedzialności cywilnej za ten wypadek. Tak samo można powiedzieć, w największym skrócie wyglądało. I tak, jeśli mogę swobodnie dalej mówić, to chciałem się odnieść od razu do tego najnowszego odkrycia, tak to prawda nazwano, że w burcie statku, po prawej jego stronie, na prawej burcie, w okolicach litery E, która była namalowana na burcie. Tutaj właśnie widzimy na ekranie się ten otwór pochodzący z niewiadomego powodu. On jest tak mniej więcej, jego dolna krawędź jest na granicy linii wodnej, może troszeczkę poniżej tej granicy, a większość on ma wedle ustaleń, które teraz znamy, około 4 metrów długości i metr, 1,5 metra szerokości w najszerszym miejscu. Wygląda, tak to można powiedzieć, jako, ponieważ blachy są wgniecone do środka. Ja oczywiście widziałem prawdopodobnie to, co pan i co państwo, czyli tylko fragmenty filmu podwodnego, takie animacje zrobione dla potrzeb, grafiki dla potrzeb publikacji. I tam można powiedzieć, że ten otwór wygląda, można go tak wstępnie ocenić, na wynik kolizji, skutek kolizji z jakimś obiektem pływającym, z innym statkiem na przykład. I tu zaczynają się, ja to tak kolokwialnie powiem, schody. Ponieważ, mówiąc prawdę, to nie jest żadna nowość. My o tym otworze, to znaczy my, ludzie, którzy się interesują wypadkami, ale w takiej Estonii czy Szwecji są to setki, czy nawet tysiące osób, co najmniej na przykład w Szwecji, działają co najmniej 4 stowarzyszenia skupiające ofiary, rodziny ofiar wypadku. To mamy z informacją o tym, że w kadłubie statku była dziura, poważna dziura, duża dziura, no to wiemy praktycznie od początku, można powiedzieć. Żyjemy z tą informacją od 1994 roku w różny sposób. I mam tutaj taki przed sobą dokument, chociaż nie tyle dokument, w zasadzie publikację, powstałą w Niemczech lub w Sztokholmie, a w każdym razie na stronie niemieckiej to jest. Ona pochodzi z seminarium, które się odbyło w 2000 roku na temat właśnie tej katastrofy. I przed tym seminarium ktoś sobie zadał trudu, żeby przejrzeć całą prasę szwedzką z tych pierwszych tygodni po katastrofie. Bo jest taka psychologiczna reguła, że jeżeli tworzy się gdzieś jakąś zasłonę tajemnicy, buduje się zasłonę tej tajemnicy, to tam nie wszyscy są, że tak powiem, dostatecznie zdyscyplinowani, muszą się nauczyć z tym żyć. I w różnych momentach, kontaktach z mediami zdarzy im się, że tak powiem, coś powiedzieć, chlapnąć, jak to kolokwialnie się mówi. I znaleziono co najmniej takie 3 zdarzenia, przy czym o istnieniu otworu w burcie w części podwodnej mówiła osoba taka jak Johan Fransson, szef, dyrektor Głównego Urzędu Morskiego w Szwecji.
I znaleziono wręcz dosłowny cytat od osoby, która chyba była druga w hierarchii w tym urzędzie morskim, pana Stena Andersona, który powiedział dosłownie w ten sposób, ja to oczywiście takie wolne tłumaczenie na żywo z angielskiego zrobię, że istnieje wideo, nagranie wideo przedstawiające te szkody. Niedawno sfotografowane za pośrednictwem robota podwodnego. I to dotyczy, że stwierdza, że jest dziura, jest otwór w kadłubie. Także to są z października 1994 roku. To akurat ten cytat pochodził z Dagens Nyheter, czyli no, głównego dziennika szwedzkiego. To jest jakby taka, ale tu mówimy o pewnej stronie prywatnej, że gdzieś ktoś coś usłyszał, powiedział, może to nieprawda, potem zaprzeczy. Natomiast trzeba powiedzieć coś takiego, że te pogłoski o tym, że przyczyny zatonięcia statku były inne niż oficjalnie ustalone i oficjalnie popierane przez rządy, no, były, można powiedzieć, ignorowane przez poszczególne kraje do 2005 roku. W 2005 roku zdarzyło się coś takiego zupełnie jakby poza wszelkimi standardami, właściwie to w 2004 roku, przepraszam, się zdarzyło, na 10. rocznicę. Szwedzki celnik, który brał udział w takiej konspiracji polegającej na tym, że samochody, które przywoziły sprzęt wojskowy z Estonii, tym promem Estonia, były poddane specjalnej procedurze celnej, czyli nie sprawdzano ich. I przed każdym spodziewanym takim zdarzeniem, zapowiadanym takim zdarzeniem, odbywała się taka mini narada w kierownictwie Urzędu Celnego w porcie, w którym instruowano celników, podawano im numery, podawano, jakie to będą pojazdy, żeby ich nie sprawdzali, prawda? Te pojazdy oczywiście nie miały żadnych formalnych deklaracji i tak dalej, i tak dalej. Tego człowieka przez 10 lat dręczyło, że między tymi wojskowymi ładunkami a zatonięciem promu istnieje jakiś związek. I właśnie w listopadzie 2004 roku poszedł do, już we wrześniu, w każdym razie gdzieś w okolicach 10. rocznicy, poszedł do telewizji, do pierwszego programu, tego głównego, no i tam opowiedział tą swoją historię i zrobiono z tego program. On opowiadał, oczywiście szukano innych świadków, znaleziono ich i wyszło z tego, że co najmniej dwa razy w krótkim okresie przed katastrofą do Sztokholmu przyjechały samochody, których dla szwedzkiego odbiorcy, dla szwedzkiej armii czy jakiś jej służb, przywieziono jakiś ładunek wojskowy. To oczywiście wywołało burzę w Estonii ogromną i rząd estoński był zmuszony do podjęcia jakichś formalnych kroków. I powołał rozporządzeniem Rady Ministrów specjalny komitet śledczy pod przewodnictwem prokuratora generalnego, więc można tu mówić o bardzo dużej randze tego grona ekspertów. I otrzymali oni przede wszystkim zadanie zbadania, jak to było z tymi raportami, z tymi transportami wojskowymi, ale jakby jako drugorzędne czy drugie zadanie mieli zbadać, znowuż tak zacytuję, powiedzmy sobie, luźno, to ich zadanie z dokumentu. Czy są jakieś szczególne okoliczności związane z przyczynami zatonięcia promu Estonia, które dotychczas nie zostały należycie zbadane? I powstał z tego raport, który jest znany w środowisku, a myślę, że Estończycy też tak mówią, jako raport Kurma, czyli raport prokuratora generalnego. I ten raport jest, ja bym powiedział to tak bez ogródek, miażdżący dla ustaleń Komisji Trójstronnej. Raport obala przede wszystkim tezę, że otworzyła się rampa dziobowa. Czyli podstawową tezę w tym dochodzeniu, w śledztwie oficjalnym,
która miała dowodzić właśnie, że przyczyna była taka, a nie inna, czyli rozszczelnienie przodu kadłuba i nabranie wody. Statek został rozszczelniony, ponieważ była otwarta rampa. No ja myślę, że każdy widział zdjęcie promu, czy mnóstwo z Państwa pływało promami, czy wjeżdżało na nie samochodami, więc wiecie, jakie to są otwory i łatwo sobie wyobrazić, że przez coś takiego się wlewa 200 ton na minutę, 200 ton wody na minutę. I jeśli to dziobie wodę, prawda, zanurza się na chwilę pod załamującą się falę. Więc dowody są jednoznaczne, że rampa jest, była i jest zamknięta. Ona była nieszczelna, czyli tam wlewały się strugi wody, ale żeby strugami wody zatopić duży statek, no to trzeba raczej godzin, a nie minuty na pewno nie wystarczą. Więc obalono tą tezę i jeżeli ta teza zostanie obalona, czy jest obalona, to pojawia się pytanie, to skąd była woda w ogóle w statku? Do tego jeszcze też tematu wrócimy, bo to jest jakby drugi wątek. Wątek, który jakby wynika z takiej analizy, po prostu z dedukcji, z takiej analizy, prawda, jakiej dokonują detektywi czy śledczy, wywodząc z nieudowodnionych faktów, znaczy z poszlak, prawda, budując jakąś tezę z poszlak tylko. I w tym raporcie Kurma, on jest krótki, 12 stron, jest taki punkt 25, w którym pisze, ja znowuż tak to tłumaczę troszeczkę wolno, komitet, czyli ta komisja żon Kurma, posiada nagranie wideo zawierające wywiad z osobą, która twierdzi, że brała udział w nurkowaniach badawczych na wraku Estonii kilka dni po wypadku. Zadaniem tej osoby było zbadać i sfilmować dziobową część statku, gdzie on odkrył dziurę charakterystyczną dla eksplozji po prawej burcie. Dziura miała podłużny kształt, ocenia ją, że miała długość 4 metrów i rozciągała się zarówno ponad, jak i poniżej linii wodnej. To nagranie, ja oczywiście nie wiem, tutaj nie pada nazwisko, to nazwisko jest już dzisiaj znane, ponieważ to nagranie zostało oczywiście spisane, także jest w formie dokumentu pisanego, ono jest nawet dzisiaj do znalezienia w sieci. W każdym razie proszę zwrócić uwagę, ten człowiek mówi o otworze, który myśmy obejrzeli niedawno, 2 czy 3 dni temu w telewizji, prawda? To też jest otwór w okolicach linii wodnej, ma 4 metry mniej więcej, jest podłużny. Mówimy o tym samym otworze. Czyli co się działo dalej oczywiście z raportem Kurma? Raport Kurma to jest jakby osobne życie. Wiemy, że coś takiego się stało. Wiemy, że Estonia zaczyna się dystansować od tej komisji trójstronnej i rosną tam różnego rodzaju naciski na władzę, żeby naciski społeczne, naciski polityczne, są parlamentarzyści, którzy można powiedzieć tak trochę rozrabiają i żądają, żeby Estonia coś z tym fantem zrobiła. I Estonia, parlament estoński powołuje specjalną komisję do spraw w zasadzie głównie i przede wszystkim handlu bronią i te okoliczności jakby, które świadczyły, że handlowano bronią postradziecką. To znaczy ona była prawdopodobnie częściowo kupowana od wojsk wycypujących się z Estonii, bo tu warto pamiętać o takiej zbieżności dat. Ostatni żołnierz radziecki opuścił, rosyjski, przepraszam, to byli żołnierze rosyjscy już. A już wtedy rosyjscy. Ostatni żołnierz wojsk rosyjskich opuścił Estonię 31 sierpnia 1994 roku, a więc można powiedzieć na 3 tygodnie przed katastrofą. Także cóż ta komisja stwierdziła? No przede wszystkim trudno zaprzeczać oczywistym faktom, bo tu jeszcze jest taka historia, jaką taktykę przyjęli Szwedzi, czy szwedzkie władze w tej całej sprawie. One się przyznały do tego, co opowiedział w telewizji ten celnik.
Tak. W tych dwóch dniach myśmy transporty wojskowe przyjęli. Przyznajemy się, to było gdzieś tam na granicy legalności. Okazało się, że są jakieś tajne umowy z rządem estońskim, których nikt nie potrafi znaleźć czy pokazać. W każdym razie na pewno po stronie szwedzkiej pokazać przede wszystkim, bo one są tajne, że... Ale to jakby spokojnie nie szli w zaparte, natomiast poszli w zaparte w kwestii tego dnia, w którym nastąpiła katastrofa i tego rejsu. Czyli kategorycznie władze szwedzkie wyparły się przyznania do faktu, że Estonia wzięła ładunek wojskowy w ten swój ostatni rejs. No powiedzmy wprost, spekulacje mówiły o tym, że na pokładzie Estonii po prostu przemycano broń lub też kontrabandę wojenną, co było rzeczą taką zakazaną, niepoprawną, nawet ja spotkałem się z informacjami, że tam... Prawo i międzynarodowe, i krajowe, i po obu stronach, że tak powiem, Bałtyku. I powiem coś może, to i dla pana czytającego moje artykuły będzie zaskoczeniem, ale ja w 2005 roku byłem w Tallinie na takiej bardzo dużej konferencji na temat katastrofy Estonii. I ta konferencja była w pewien sposób dla mnie szokująca, ponieważ tam panował niezwykły poziom szczerości i bardzo wielu ludzi się na ten temat wypowiadało. W reportażu, który napisałem dla Dziennika Bałtyckiego, zacytowałem, ja to nazwałem w tym swoim reportażu, że to był oficjalny bunt, ponieważ w ogóle zaczął wystąpienia minister rządu estońskiego, który powiedział wprost, że potrzebujemy nowego dochodzenia w sprawie katastrofy, prawda? Występowali posłowie estońscy, znaczy członkowie parlamentów estońskiego i szwedzkiego. No było to naprawdę ogromne wydarzenie dwudniowe. Jakby już poza planem wystąpił profesor Matti Oon, który był w 1994 roku pracownikiem estońskiego Ministerstwa Obrony. I on opowiedział, że przyszedł rano do pracy, do swojego ministerstwa i panowało tam niezwykłe poruszenie, ogromna nerwowość. I stwierdził, że jego bezpośredni przełożony jest po prostu załamany. I powiedział mu coś takiego, ja to spisałem w dzienniku, jest to zapisane z moich notatek dokonywanych w czasie konferencji. Nasi szefowie to kretyni. Pomagaliśmy im załadować tę tajną przesyłkę, a teraz 1000 ludzi leży na dnie morza. Czyli to powiedział urzędnik, przypomnijmy, urzędnik Ministerstwa Obrony Ministerstwa Estonii. Obrony, tak, ówczesny to jest prawda. W 2005 roku ten pan był na emeryturze, ale w 1994 roku pracował w Ministerstwie Obrony. To jakby też wiedzieli posłowie estońscy. Tam wśród tych mówców była pani Evelyn Seth, która była wiceprzewodniczącą tego komitetu parlamentarnego do spraw handlu bronią i katastrofy Estonii. I ona też mówiła, że tych transportów było sporo, że wieziono. Ona taką dość charakterystyczną rzecz powiedziała w jednym z wywiadów, iż należy, czytając raport komisji parlamentarnej, należy zauważyć pewną grę słów, że bardzo często słowo military jest zastąpione przez strategic, czyli że nie militarny, tylko strategiczny ładunek, ale chodziło o to samo. Niektórzy członkowie komisji się nie godzili na to, co prowadzi jakby taką otwiera furtkę do mówienia, że no to były na przykład materiały o znaczeniu strategicznym, na przykład rzadkie metale. Wiadomo jest, że po obu stronach, ja nie wiem dokładnie po której stronie więcej, takich prób przemytu zatrzymano, ale na przykład włożono przez Estonię nielegalnie oczywiście osm, skand, czyli metale rzadkie, droższe chyba od platyny.
i wszystkiego, wszystkich innych rzadkich metali. Więc to też można zaliczyć do materiałów strategicznych. Na pewno komisja parlamentarna ustaliła bez żadnych wątpliwości, że po pierwsze Estonia była miejscem handlu bronią postradziecką na ogromną skalę, że działały tam różne wywiady, czyli nie wymienia się ich z nazwy, więc nie tylko szwedzki. To można się domyślić, że był tam wywiad amerykański, był tam wywiad na pewno brytyjski, bo to też jeden z byłych agentów brytyjskich w którymś momencie, bo też gdzieś koło 2005 roku na ten temat opublikował jakiś tekst czy wywiad. Dla mnie było to w pewien sposób odkrywcze, bo tego na tej konferencji nie mówiono, a w tym wywiadzie pani Sepp powiedziała, że działały także na taki sam sposób, że tak powiem, charakterystyczny dla wywiadów po prostu przedstawicielstwa koncernów zbrojeniowych, czyli instytucje cywilne. I one generalnie działały pod przykrywką władz estońskich, pod przykrywką będących w zarodku ich służb specjalnych, ale nie ma na to praktycznie żadnych dokumentów. Czyli można powiedzieć, że miało to taki charakter no, quasi korupcyjny. Może tą korzyścią było, prawda, budowanie relacji, ale może były to i pieniądze, bo pani Sepp też w tym wywiadzie wręcz oskarżyła byłego premiera o przyjęcie korzyści majątkowych za, powiedzmy sobie, stworzenie tej swobody. No, w każdym razie wiadomo, kraj, który wyszedł ze Związku Radzieckiego jako państwo niepodległe, można dyskutować, czy miał wówczas 5 czy 3 lata historii, tak naprawdę no, znajduje się w stanie takiej lekkiej anarchii i każdy tam robi, co chce. Tym bardziej, że są rzeczy atrakcyjne, granica z Rosją jest praktycznie niestrzeżona. No, to sobie już chyba każdy może wyobrazić, jak to było i w każdym razie do tego można powiedzieć formalnie, Estonia się przyznała i Estonia i Szwecja przyznały się, że co najmniej dwa ładunki, mamy pewność, że co najmniej dwa ładunki na Estonii przez tą trasą popłynęły, czyli Stalina do Sztokholmu. Co w nich było? No, oficjalnie się mówi, że była to wyłącznie elektronika wojskowa. Mhm. Że elektronika wojskowa, ale... Także jest jawny taki dokument i on jest w sieci, w którym członek parlamentu estońskiego, jest to na druku parlamentarnym, pisze taki wniosek z uzasadnieniem do komisji, która wówczas też istniała w szwedzkim parlamencie, ale nie było wokół niej tak głośno, ona się w zasadzie, można powiedzieć, rozmyła niczym. I w tym wniosku jest coś takiego, że komisja powinna przesłuchać następujące osoby. Na pierwszym miejscu jest Boris Ljunggren, pułkownik, który przez 17 lat do 1994 roku służył w agencji wywiadu i kontrwywiadu szwedzkiego. I uzasadnienie jest takie. W nagranej rozmowie ze mną 30 sierpnia, nie wiem jaka to jest data roczna, Boris Ljunggren stwierdził, że ma znaczną wiedzę na temat militarnych transportów na promie Estonia, które były bardziej, tutaj pisze słowo extensive, czyli liczniejsze, należałoby to tłumaczyć, niż przyznają oficjalnie władze. On wie o kanałach informacyjnych i porozumiewania się z łańcuchem dowodzenia, znaczy łańcucha dowodzenia armii szwedzkiej z celnikami i wie, kto wydawał polecenia, żeby militarne ładunki przechodziły bez kontroli. Powiedział także, że wie, jakie władze w Szwecji i Estonii są odpowiedzialne za te transporty, ale tajemnica wojskowa zobowiązuje go do zachowania tego w tajemnicy. Podkreślam, że jest to rozmowa, która została nagrana na prawdopodobnie dyktafon, prawda, przez Larsa
Engströma, który tutaj właśnie ten dokument złożył. Także można powiedzieć tak, jest ogromna ilość, nazwijmy, że są poszlaki, że ładunek wojskowy, to są także zeznania świadków, którzy po prostu widzieli transporty wojskowe przy burcie Estonii w Tallinie tego wieczoru, kiedy statek przyjmował ładunek samochodów ciężarowych na pokład i wypłynął w ostatni rejs. Zresztą wyjście z portu też było właśnie opóźnione z powodu jakiegoś zjazdu dwóch ciężarówek, czy dwóch w każdym razie samochodów z transportem, który był tak jakby dziwny, niezadeklarowany. Bo przypomnijmy, że to się działo wszystko już po zmroku tak naprawdę, więc też... Tak, po zmroku oczywiście. Taka tajemniczość tutaj jest całkiem spora. To już tam październik, przepraszam, wrzesień, ale późno już był. Także takich powiedziałbym, no ja tutaj przedstawiam oczywiście strzępy informacji, sam przecież nie jestem jakoś głęboko zanurzony w te śledztwa, mam tutaj, prawda, teczkę z różnymi wycinkami. Ale jest pan pionierem, przypomnę artykuł pana Marka, który po raz pierwszy zapoznał mnie z tą tragedią. To był artykuł jakiś czas temu, jako pasjonat czytałem, nawet chyba prenumerowałem jeszcze wtedy, będąc w gimnazjum, magazyn Morze, Statki i Okręty. Wtedy jeszcze Morza, Statki i Okręty, dodam. I tam właśnie pamiętam artykuł pana Marka o Estonii. I to był pierwszy w ogóle tekst, jak ja się kiedykolwiek spotkałem na temat tej tragedii. Ale dobrze, powiedział pan tutaj wszystkie te poszlaki, które wskazują jednoznacznie, że co najmniej ta oficjalna wersja jest nieprawdziwa. Ale zastanawiam się, dlaczego ta wyrwa w poszyciu prawej burty jest właśnie do wewnątrz. Czy te spekulacje, że mogła to być wręcz, takie spotkałem też opinie, mogła to być torpeda, czy to w ogóle jest możliwe? Nie, wie pan co, znaczy tutaj będziemy musieli wejść na trochę inny poziom, że tak powiem, spekulacji, bo chciałem powiedzieć coś takiego, co powiedział zresztą ten minister inicjujący, zaraz spojrzę do notatek, kto to był, i to był Edgar Savisaar, minister gospodarki i transportu i były premier Estonii. On zaczął od takiej tezy, że mówimy o sprawdzonych faktach, o faktach, które są rzeczywiste, czyli że były transporty wojskowe, że Estonia zatonęła i że ten raport jest nieprawdziwy, znaczy stwierdza nieprawdę, ale on powiedział, że nie wiemy, jaki jest związek między tymi sprawami dwoma. Czy on w ogóle istnieje. I że to jest w zasadzie do zbadania dopiero na poziomie państwa, ponieważ żadni najbardiej zaangażowani amatorzy, w cudzysłowie, prawda, no bo to, tymi amatorami są bardzo często, na przykład profesorowie budowy okrętów, przynajmniej tak jest na przykład w Niemczech, więc wy tego nie rozstrzygniecie, za to musi się wziąć państwo. I my jesteśmy dalej w tej samej sytuacji, czyli nie wiemy, jaki jest związek. Bardzo prawdopodobne, czy najbardziej prawdopodobne, że żadnego związku nie ma. Ale jak wygląda hipoteza, to nie jest moja hipoteza, prawda, ja tylko tutaj relacjonuję ludzi, z którymi rozmawiałem, chociażby w tej Estonii, na czym polega ta hipoteza, że być może był to zamach. Otóż strona za granicą rosyjską na pewno wiedziano, co się dzieje. Armia była totalnie zdemoralizowana, nikt na tym nie powiedział, ale na wyższych szczeblach na przykład wiedziano na pewno, że prawda, sprzedaje się wszystko. Zresztą gdzieś mnie w pamięci utkwił taki cytat osoby, która opowiada o tym, co przewożono Estonią. Nie pamiętam, kto to był, ale to była też osoba dobrze poinformowana, która powiedziała tak, ten cytat mniej więcej brzmiał tak, że przewożono wszystko, począwszy od kałasznikowów, przez rakiety, po materiały rozszczepialne. Mhm. Tak ten cytat mniej więcej brzmiał, prawda? I mogła tam, na tym wysokim szczeblu, zapaść decyzja, żeby ten szlak przerwać. Ja nie twierdzę, że ta osoba, która podjęła taką decyzję, miała jakieś skłonności ludobójcze. Bo do tego wystarczy po prostu spowodować jakąś awarię na takim statku, żeby on przestał być wiarygodny jako środek transportu, żeby się okazało, że prawda, żeby uświadomić wszystkim, że
to może się skończyć gorzej. I no, znowuż trzeba, prawda, pójść w jakieś spekulacje, bo w końcu istnieją hipotezy. Autorem jednej z nich, on jest autorem w ogóle kilku hipotez, jest inżynier Björkman, Anders Björkman, który powiedział, że w statku były prawdopodobnie dwa ładunki wybuchowe założone. W takich miejscach, które eksplozja spowodowała rozszczelnienie kadłuba, ale nie byłoby to widoczne na zewnątrz i byłoby to jakby trudne do zweryfikowania. I w jednym z takich miejsc jest komora, do której składała się płetwa przeciwprzechyłowa. Ten statek otrzymał w 90. bodajże właśnie czwartym roku, czy trzecim w każdym razie wówczas, kiedy zmienił właściciela, czyli przeszedł w ręce estońskie, otrzymał płetwy przeciwprzechyłowe. Dodaję, że płetwy... Je się chowa, prawda? Tak, one potrzebują tego rodzaju śluz czy komór w burcie. Te komory trzeba było stworzyć, przyspawać. Anders Björkman twierdzi, że to zostało źle zrobione i można było założyć ładunek wybuchowy w taki sposób, żeby przynajmniej na pierwszy rzut oka wyglądało to jako naturalne pęknięcie, czyli że się po prostu na przykład spawy sypały, prawda? Mhm. I woda się zaczęła wlewać. Więc no, to są hipotezy, które się tak buduje. Ja powiedziałbym to tak zupełnie już poza protokołem, że najczęściej się na promach zdarzają pożary w ładunku, czyli coś się na tirze zapala. Parę takich ostatnio wypadków w ostatnim dziesięcioleciu było chyba dość głośnych. Chociażby te zdarzenia na Adriatyku. I poszedłbym jako osoba, która decyduje o takim zamachu, raczej na podpalenie. No, bo to wówczas jest dużo czasu na ewakuację. Statek płynął blisko brzegu, można gdzieś tam wejść w szkiery, prawda? Wysadzić bezpiecznie wszystkich pasażerów, walczyć z tym pożarem. Potem i tak zostaje bardzo niewiele śladów. To tak bym to widział, więc wie pan, no, dla mnie ta hipoteza jest mało wiarygodna. Ja gdybym miał tutaj, podkreślam, że to są wszystko, to jest głośne myślenie, to bym powiedział, że zamachu nie było. Zamachu nie było. Czyli mogło dojść, bo taką wersję też spotkałem, przygotowując się do programu, też przeszukiwałem ten internet, taką wersję spotkałem, że mogło dojść do detonacji spowodowanej na przykład niewłaściwym przechowywaniem jakiegoś sprzętu lub też amunicji, mogło dojść do przemieszczenia tego ładunku, który no, mógł skutkować właśnie taką tragedią. Czy też jest to możliwe w dwóch słowach dosłownie? No, wie pan, wybuch na pokładzie ładunkowym spowodowałby przede wszystkim właśnie pożar. Mhm. Tak, tam byłby pożar. Poza tym, no, jeżeli wybuch jest we wnętrzu statku, to blachy jednak wyginają się na zewnątrz, prawda? Mhm. Tu mamy te blachy ewidentnie wygięte do wewnątrz. To raczej no, jest mało prawdopodobne. To jest mało prawdopodobne. W czasie tych tajnych, że tak powiem, nieujawnionych w czasie prac komisji trójstronnej badań wraków, wiadomo, że penetrowano ten wrak. To znaczy, nurkowie tam nie wchodzili, ale wpuszczano właśnie robota, który tam filmował i zdaje się, że on też nie mógł pokonać całego tego pokładu. Bo to oczywiście te ciężarówki są wywrócone, tylko przed mniej więcej na głębokość 20 metrów i został wycofany. Więc to jest mało prawdopodobne. To jest naprawdę mało prawdopodobne, chociaż nie jest całkowicie wykluczone. To no, eliminacja, jakby tradycyjna taka metoda, prawda, że zbieramy wszystkie hipotezy i potem je eliminujemy, żeby zostać przy tych najważniejszych, no wymaga jednak zbadania wnętrza pokładu ładunkowego, no i dokładnego obejrzenia wszystkich elementów poszycia widocznych, co też nie zostało zrobione, przynajmniej oficjalnie. Tutaj w tym raporcie Kurma też jest taki zarzut w stronę komisji trójstronnej. Zatem do dziś nie wiemy tak naprawdę, co tam się stało z tego, co pan mówi. Mamy co najwyżej poszlaki. Ja chciałem już powoli zmierzać do końca. Chciałem spytać o kwestię
ofiar, a konkretnie odszkodowań. Ponieważ pan jako publicysta zajmujący się właśnie marynistyką, ja też interesując się tym tematem, oczywiście być może wielu także widzów słyszało o tragedii polskiego promu Jan Heweliusz. Tam była następująca sytuacja, ta sprawa do dziś w dalszym ciągu moim zdaniem też jest, nie jest uczciwie wyjaśniona, ale to jest na inną rozmowę. Natomiast pojawia się taki właśnie zarzut, że te gigantyczne odszkodowanie, które na przykład w przypadku promu Jan Heweliusz musiał płacić konsorcjum Eurafrika, no to tutaj być może także te ogromne kwestia tych ogromnych odszkodowań, które potencjalnie musiałyby być wypłacone, także odstręczają osoby, które być może już po latach chciałyby to śledztwo być może wznowić, rozpocząć, no jednak wstrzymuje fakt o wypłacenie ogromnych odszkodowań, przypomnę, dla blisko 900 osób i być może to jest także jedna z przyczyn, na to nakłada się oczywiście ta sprawa spraw przemytu kontrabandy wojennej jakiejś, czy to się po prostu nie kumulują te trudności i po prostu rzeczy takie skutkować będą tym, że nigdy nie poznamy tej prawdy, ponieważ z powodu właśnie wymiernych, ogromnych strat finansowych po prostu rząd estoński będzie robił co tylko w jego mocy, żeby utrudnić dojście do tej prawdy. Nie, ja twierdzę, że tutaj kwestie finansowe nie mają zasadniczego znaczenia, ponieważ wszystkie rodziny ofiar katastrofy, które były uprawnione do otrzymania odszkodowań, te odszkodowania otrzymały. Najprawdopodobniej także właściciele ładunków zadeklarowanych je otrzymali. Nawet jest taka prawdziwa oczywiście anegdota, że ubezpieczeniowcy szukali rodzin dwóch ofiar, które miały paszporty marokańskie i nigdy ich nie znaleziono, prawda? Nikt się nie zgłosił po odszkodowania dla tych osób. Bodajże w 2018 roku albo w 2019, mówimy o odszkodowaniach, które wynikają z odszkodowań tych, to znaczy z ubezpieczenia, które zawiera się kupując bilet, armator, prawda, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Płaci składki, no i potem jak coś się takiego zdarza, to ci, którym to odszkodowanie przysługuje, otrzymują je. Więc tu nie było takiego sporu. Były jakieś oczywiście procesy, które zresztą jeszcze w pewien sposób w Estonii trwają. To jest też temat jakby na osobną rozmowę. Natomiast w 18 lub 19 roku toczył się, do tego roku toczył się proces we Francji wytoczony niemieckiej stoczni budowniczemu statku i towarzystwu klasyfikacyjnemu, które to było Biuro Veritas francuskie, które nadzorowało statek, dało mu certyfikaty. Te certyfikaty komisja rządowa estońska stwierdziła, że były fałszywe, w sensie tym, że stwierdzały nieprawdę i statek był formalnie niezdatny do żeglugi. O tym też jakby osobno, bo tu jest jeszcze aż tu, w tej katastrofie, jak w każdej, jest bardzo wiele takich ubocznych wątków, nazwijmy sobie to ubocznych, nautycznych, więc na ten temat można dłużej rozmawiać. Także ten proces wytoczony stoczni zakończył się wyrokiem korzystnym dla stoczni, bo uznano, że stocznia i biuro nie ponoszą winy za ten wypadek w żaden sposób. Czyli, że stocznia zbudowała prom prawidłowo i był on prawidłowo nadzorowany. I prawomocnie już w tej chwili, bo to była chyba druga lub trzecia instancja, wniosek rodzin ofiar ze Szwecji i z Estonii został odrzucony, oddalony. Także wyrok jest prawomocny tam we Francji. Znaczy, to można powiedzieć też i na forum międzynarodowym, prawda? Panie Marku, także musimy kończyć, zatem jakieś zdanie podsumowania, jak pan widzi przyszłość, bo teraz ta informacja, jak pan raczył zauważyć, wydaje się być sensacyjna, jednak dla osób, które się zainteresowały tematem, nie jest żadną sensacją. Czy to był być może jakiś przeciek kontrolowany, czy faktycznie dojdzie do przełomu w tej sprawie? Jak pan dosłownie w telegraficznym skrócie, jak pan widzi przyszłość tej sprawy? Przełom jest zawsze możliwy. Mhm. Na pewno nie jest to żadna sensacja dla władz estońskich. Czyli władze estońskie już, że tak powiem, ten temat potrafiły ominąć i nie wykonać ani zaleceń komisji rządowej, ani tego, co wynika z raportu Kurma. Kurmius jest dzisiaj tylko adwokatem w Tallinie, ma biuro adwokackie. Więc można powiedzieć,
przez 14 lat się nic nie działo od tego jakby oficjalnego zajęcia stanowiska przez stronę estońską. Żadne z państw nic z tych trzech nic nie zrobiło, więc można się spodziewać, że w dalszym ciągu to będą czekać, aż sprawa przyschnie, a znowuż publiczność o tym zapomni. No, takie rozwiązanie, to na dwie strony może sprawa pójść. A może, że tak powiem, ktoś dojdzie do wniosku, że jednak trzeba podjąć jakiś tam wysiłek i uruchomić na nowo wszelkiego rodzaju machinę dochodzeniową. Bardzo dziękuję. Tyle. Kapitan Żeglugi Wielkiej, publicysta wielu, wielu redakcji marynistycznych, pan kapitan Marek Buś. Osoba, która już od lat popularyzuje między innymi sprawę zagadki zatonięcia, być może zatopienia promu Estonia na Morzu Bałtyckim. Przypomnę, największa tragedia po II wojnie światowej, blisko 900 osób straciło tam życie. Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie Marku, za tą rozmowę. Zdawiam się i do widzenia. Do widzenia. A państwa zachęcając jednocześnie do interesowania się takimi właśnie zagadkowymi tematami związanymi z historią, zachęcam, byście śledzili nasz kanał, subskrybowali, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, no i cierpliwie oglądali reklamy, bo to w zasadzie jedyne źródło, z którego jesteśmy na przykład w stanie sfinansować nakręcenie w studiu tych materiałów. Ja nazywam się Brunon Różycki. Dziękując państwu za uwagę, zachęcam i zapraszam do oglądania kolejnych programów. Być może zrobimy coś innego także o innej katastrofie, bo tu już chociażby zaznaczyliśmy kwestię chociażby katastrofy promu Jan Heweliusz. Piszcie państwo w komentarzach, jakie tematy was interesują. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.